Wiecie, siemanko, z tej strony Hubert, a to jest trzeci odcinek z serii Na Parapecie. I mam dla was dwie historie, jedna krótka, druga lekko dłuższa. I mam już znowu dla was informacje. No to zacznijmy. Dziś, to znaczy dziś, ostatnio, robiąc lekcję, przeszedł jakiś facet, tak dziwnie mówiąc, zawsze mówię o osobach, które za bardzo nic nie mają ze mną związanego. Nie znałem nawet go, tak nie kojarzyłem ani z okolic, ani nigdzie. Ale on się zatrzymał przed oknem i tak się popatrzał na mnie tak z 3 sekundy i pokazał mi bardzo piękny gest. O, ten oto palec, zwany też serdecznym palcem. No i tak dla mnie to jest dziwne, ponieważ nic do niego nie miałem. Ani go nie znałem, więc chyba nie powinienem nic do niego mieć, ani on do mnie. Ale cóż, polska kultura. Druga historia to działa się już przed moim domem, kiedy wyszedłem. Widziałem jakieś dzieci i tak jedni wychodzili z jednej strony, a drudzy z drugiej strony. Tak zaczęli się wozić, to myślałem tak śmieszkowato, że będzie jakąś ustawka. No to się okazało tak, zrobili tu jakąś ustawkę i zaczęli się bić. No. Oczywiście na swój sposób tamten wiek, bo byli o wiele ode mnie młodsi, czyli zaczęli się przepychać i tak dalej, ale jakieś dziecko tam biło się na poważnie i miało pałkę i uderzyło jakieś dziecko, to te dziecko się poruszało i wszyscy tam gdzieś wybiegli, pouciekali, ja tak nie wiedziałem, czy podejść, czy nie, ale po chwili to dziecko wstało, więc tam wszystko było spokojnie. I teraz informacje. Informacje, które dla was mam, to to, że będę tworzył audiobooki do książek, które są w pierwszej gimnazjum. Jeśli będziecie chcieli z innych klas, to piszcie, że jeśli się nie chce wam czytać czy coś. Dobra, widzimy się z tą serią na YouTube. Narka.